Siema. Siema, co tam? A nic. Co robisz? Jak zwykle, botania. Botanię robisz? No. Rozwijasz się, tak? Mówisz, tak? W tym. Powiedzmy, próbuję nadgonić takiego jednego waćpana. No, tu nie ma co mnie nadganiać. Niedużo ci zostało ogólnie rzecz biorąc. Właśnie, zobaczmy, jak stoimy z Maną. Miałem wykończyć tutaj to podziemie. Do następnego odcinka wykończę chyba, bo na razie to wygląda tak trochę nie happy. No, natomiast. Nie to lepiej wygląda, panie. No, u ciebie lepiej, ale wiesz, ja na powierzchni mam to, a Tylko ty nie masz wiem, czemu ci podziemią. się nie podoba moja podłoga, jest zarąbisko. Jest do dupy Jasia, pierdzi Stasia. Nie przeklinaj. Bądź kulturalny. Przez duże Q. Tak? Tak. Tak. Dobra, kochani, co my dzisiaj robimy? Znaczy, co ja robię? Bo Mardar dalej bawi się botanią i próbuje rozwikłać tajemnice wszechświata. A my, Wiesz, co kochani, mnie zajmiemy odkrywa? się bardzo ważną rzeczą. A dobra, nie Towncraft. ma. Ale co? Nic, nic. Co mówiłeś? Nic, nie słuchaj mnie. Towncraftem. Dlaczego zajmujemy się Towncraftem? Ano, kochani, z jednego prostego powodu. Ponieważ w najbliższym czasie wielka podróż nas czeka. Tylko tyle mogę wam zaspoilować i zdradzić. Zaczyna się dopiero Towncraft robić ciekawy. Dobra, odsłoniliśmy Eldritch zakładkę. Eldritch zakładka pojawia się, przypominam, jak odpowiedni warp dostaniecie, czyli odkryjecie te wszystkie rzeczy, takie forbidden knowledge, czyli zakazanej wiedzy. Natomiast oczywiście idziemy dalej, zobaczmy co to tak. Czytamy. To co z kropeczką jest, to znaczy, że to jest pierwszy rozdział. Że tutaj koleś pisze, że tak. Może zacznijmy od tej książki, co znaleźliśmy wcześniej, właśnie od Crimson Cultu. Większość tej książki jest napisana, no, nieczytelnie, i nic nie rozumiemy z tych dziwnych rzeczy. I jakie są cele tego Crimson Cultu, czyli tego złego kultu. Ich pochodzenie jest tajemnicą, ale wygląda na to, że celem ich było dopracowanie rytuału, który nazywa się Aperitis Oculis, czyli otworzenie oka. Otwarcie, sorry, otwarcie. Co to robi, nie jest jasne, ale domyślamy się, że to jest nic dobrego. Aha, że tylko szaleniec by tą, że tak powiem, wiedzę pogłębiał. No, czyli to akurat ja. Okej. Pierwszy początek tutaj tego, że tak, że w końcu stało się jasne. Gdzie inni widzieli chaos, my zaczęliśmy widzieć wzór. Cokolwiek to znaczy. Bardzo dziwny i Widzisz wzór. niepokojący wzór. The darkness corners of the universe. Something, coś się Ej, ukrywa w jesteś najcie... powinieneś leczyć, jak ty wzory widzisz. Spadaj. Sam się lecz. Ale to jest dobry tekst, posłuchaj. Coś się ukrywa w najciemniejszym rogu wszechświata. Próbowałeś to wytłumaczyć innym, no, czyli takiemu Mardartowi, Nie, ale takiemu. otrzymywałeś za każdym razem dziwne spojrzenie, czyli jak na wariata. No, w sumie zgadza się. Nieważne, co im pokazałeś i co im powiedziałeś. Ty już lepiej nic nie pokazuj. Tak, ja już im pokażę wszystkim. No i dobra. Bo Dobra, mamy to nowy. się robi niebezpieczne, jak ty coś pokazujesz. Czekajcie, mamy tutaj Inka, mamy Inka. Dobra, mamy odkrycia kolejne, mamy trzy rzeczy. Void Metal, bardzo fajna rzecz. Wand Focus, mamy Focus Wand nowy. I Sanity Check, to też będzie dobre. Czyli Sanity Check to jest. O Jezu, Sanity to jest bycia. Jak to Mardar nazwać? Zdrowia umysłowego może, o tak. Tak, wiem, co ci pokażę. Tobie pokażę, że jesteś wariatem. No dobra. Nie Sanity zapomnij. check. Co? Ty, Nunik! Chłopie, ale wszyscy wiedzą, że nie jesteśmy normalni. Ogień duch. Mów za siebie, ja jestem półnormalny. Ogień Czyli duch. tyle co nic. A duch ma Wojda? Nie, duch ma ten. Ojoj, dobra. Ogień duch. Dobra, pójdziemy w ducha. Dobra, mam Duch wszystkie ma runy, co grób potrzebowałem. i ma to.
A co ma to? I co ja tworzyłem? O, Wojda podłączymy. A cholera cię wie, co ty tworzyłeś. Gdzieś ty poszedł? Jakiś tam któryś z kolei altern tworzę, żeby robić terraspil. No, to jest. Czekajcie, co ja robię? Boże. Jeden już mamy. Teraz z tego Dobra, Primala widzę tutaj Focusa. recepty na to nie ma, muszę przejrzeć książkę znowu. O, kuźwa! W dupeczkę jeża nietoperza, ale to jest porąbane! A to jest masywnie Terraspil. porąbane! Co? 3 bloki lapisu, blok tego. Dobra, czekajcie. To ma. Fire To. Czekaj, R. ink się skończył w stole, tu zamienimy. Dobra. Mana. Water. To ma ogień. Nie, Inaczej. ty nie masz ognia. Nie mam ognia. Nie mam ognia? Pójdziemy w tą stronę i pierw zróbmy ogień. Dobra. Wyjdziemy, postaramy się wyjść w ogóle w ogień wszystkim, ale. Serduszka, co serduszko ma? O, to samo. Serduszko ma wodę. Straszne serduszko ma wodę. No to byłoby niegłupie, tylko jak to kuźwa połączyć, żeby to. Cholera, nie wiem. Światło. Światełko ma to. To jest Okej. skomplikowane. Diamond. No. Słuchajcie, coś na pewno pokrzaniłem. Ja już to widzę, że pokrzaniłem. Tylko teraz tak. Potrzebuję Tylko coś. pytanie co? No właśnie, co? Shit. Tu mamy AR. Dobra. Czekajcie. Dobra. Co to ma? Lapis blok, oto. Czy ty pod stół wlazłeś? Kto? No tak, że tak głucho było przez chwilę. Dobra, tym połączymy. Nie wiem o co ci chodzi, ale dobra. Połączyłem, dobra. To będzie bardzo. Naprawdę nie wiem o co ci chodzi. Ja też nie wiem, Ale o co chodzi? Wysoki sądzie, jestem niewinny. ale. Co? Wysoki sądzie, jestem niewinny. Jak to kuźwa ty niewinny, nie wierzę w to. Cholera, ale wodę, z czym ja Ale wodę? widzowie myślę, że wierzą. W co uwierzą? Że jestem niewinny. Poczekajcie, woda, gdzieś tu woda była. Co ma, w ogóle mało aspektów ma wodę, nie? No. Zapewne woda ma wodę, wiesz? O, bo. O Jezu, no co? Ale to było Masz tak problemy. głupie, ale to było tak głupie. Twój poziom w końcu, nie? No kurde, normalnie jak ja cię walnę, to kurde odpadniesz. Mam! Znalazłem, to No będzie. co, w końcu To będziesz ma mógł wodę. powiedzieć, że masz mnie dosyć, nie chcesz ze mną nagrywać i tak dalej. Mam cię dosyć, nie chcę z tobą nagrywać i w ogóle. To po co I. nagrywasz? Nie wiem, chyba coś zwaliłem przez ciebie. Uwielbiam takie rzeczy. Cholera, nie to, Zawsze zrzuci popieprzyło na mi mnie, się, że no. przeze mnie zwalił, ale nie się nie przyzna, że to przez mnie. Jestem głupi, przecież ten, Masz rację, jesteś. piorun. Kurde, no normalnie skrzywdzę go dzisiaj. Piorun ma wodę. Piorun ma Naprawdę, piorun to. ma wodę? A piorun ci w łeb? Czekajcie, to ma ogień. I jeszcze jedną tutaj, dobra, strasznie pogrzeniona, ale połączyłem, najważniejsze. Teraz tak. Najgorsze dwa zostały. Dobra, tu podłączymy, jest ok. I teraz. Nie będzie źle, bo to też ma ogień. Zrobimy. Pikuś! Pokrzaniony wzór wyszedł, ale. No dobra, specjalnie kochani, ja to pokazuję, jak to robić, bo parę osób pytało w ogóle o Jak ja takie. wyglądam z enderperłami? Wyglądasz jak pół tyłka z zakrzaka. Ojoj, biednie. Idę komuś kraść. Znowu. Dobra, tu mamy. No dobra, zasadzę ci spokojnie. Tak. Ła, ale przylagowało. Co żeś zrobił? Tepnąłem się do ciebie. To starczy. Dobra, tak. To można połączyć. A nie, czekajcie, co Ty, to czy ma? mi się zdaje, czy oni zmienili funkcję tych Ender Lily, że mogą wydropić więcej niż jedno oczko?
Nie. Znaczy nie, dlaczego? Zawsze tak było. Nie, bo z twojej farmy teraz mi wydropiło jakieś 40. I mam No. jedną darmową sadzonkę od ciebie. Sadzonkę darmową masz? No, jedna więcej wypadła. No nie. Dobra, poczekajcie, bo potrzebuję Ordos najlepiej. O, proszę, jest. Rzucić ci tą sadzonkę, czy nie? Nie, weź sobie. To nie. Łaski Potrzebowałeś weź. przecież. A nie, no potrzebowałeś przecież, mówiłeś. Właśnie. Dobrze, że już wiem, co zrobię w ostatniej tej. Zagłębienie. No. Harvester chyba nie działał, nie? Na Ender Lily. Nie, w ogóle nic nie działało na Ender Lily. Dobrze. Cholela. Cholela. A chciałem Kurczaczek. zautomatyzować. Uczymy się. I znowu permanent warp. No nie, no po prostu z tego warpa to ja będę miał. Kolejne rzeczy można się nauczyć. Wiecie co? Zrobimy tak. Poczekajcie, zobaczmy co to jest ten Void Metal. Aha, czyli wrzucamy do metalu musi być 8 w tym. Wrzucamy jeden Void Seed, dostajemy Void Metal. Dobrze. O! Możemy zrobić narzędzia. Co to jest? Void Shovel. Łopatka. No dobra. Void Chest Plate, Void Helmet. O, shit, ile tego będzie? Dużo? Co? Dużo? No dużo, dużo. Void Seed, ojoj! To będzie kur... Ojoj, skończyły mi się chyba lampy. Czekajcie, metalum potrzebuję. Czy ja mam metalum dużo? Jo, skończyły mi się lampy. Muszę później skraftować. Czekajcie, czekajcie. Pójdziemy do tutaj, metalum. Ci to giną cały czas, widzę. Gdzie jest... Cholera, ty jedna mała schowała się, no. No właśnie, niestety trochę za blisko spawnera ściana jest, a te chyba wispy mogą przez ścianę przechodzić. Albo przez drzwi. Metalum, metalum. Gdzie ja mam metalum? Jest, metalum. 30... Nie, nie jest źle, nie jest źle. A to? A tego nawet nie przeskanowałem, poczekajcie. Ojoj, to już nie to co chciałem. Ma tego. Aurum. Auram. Auram? Teraz jak to działa? 64. No zrobimy sobie Void Seedy. Czekajcie, Void Seedy ja miałem. Przecież parę Under the sztuk. plate. Szybciutko. Po co ja... Dlaczego nie użyłem teleporta, to ja nie wiem. Czyżbym musiał dostarczyć manę? No. Tak się składa, że musisz. Mamy dwa Void Seedy tylko. To tak trochę więdnie. To Tyle. dostarczymy manę, jeżeli trzeba. Nie trzeba. Dobra, mamy dwa Void Seedy. Na jeden Void Seeda, żeby zrobić metal, potrzebujemy 8 metalum. Cześć, golem, będziesz nosił dzisiaj. Czekajcie, różdżka, różdżka, jakakolwiek różdżka jest, stóweczka, może być stóweczka, lubimy I co stóweczki. kłamiesz? Nie Trzeba trzeba! dostarczyć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Pyp, pyp! Mamy. Graty. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Dobra, tak robimy metale, Void metale. To jest jakiś nowy metal ogólnie rzecz biorąc. Widzę, że fajny. A jak zrobimy w ogóle. O, czekajcie, czekajcie, tam można końcówki do. A, to jest wiedza, dobra, to później będziemy patrzyli. A jak zrobić Void Seeda? Zwykłego Seeda do. Ten Ojoj! terrastyl się długo tworzy, czy... Terrastil? Nie, zależy. Zależy jak podłączysz manę do tego. Bo jeżeli podłączysz tylko i wyłącznie manę tym mana spreaderem, No. no to trochę to trwa, zanim się zrobi. Ale jeżeli podłączysz sparkiem, to jest bardzo szybko. Pod warunkiem, że masz oczywiście manę, nie? Aha, dobra. Proponuję zrobić sparki.
Dobra, dobra, dobra. No dobra, kochani, to ja zrobię co popadnie. Czekajcie. Ale to drogie. Okulna. No. Chyba muszę iść popolować na blazy. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Posiada 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. O Jezu! 35 metalu i jeszcze wypadałoby jakiś zapas mieć, czyli z 40 metalu muszę zrobić, a mam dwa. Ha, ha, ha! No dobra, kochani, czyli co? Ja robię cięcie i robię metal. Ach, bo to jest męczące i zaraz wracam. Aha, czyli przerabiasz, tak? Tak. Ja tutaj, kochani, coś innego dodałem. Taki pierdolnik zrobił, że to jest szok. Zrobiłem coś takiego. Dawno powinienem to zrobić, ale zapomniałem i w końcu teraz okazało się, że wiecie, jak dużo musimy craftować przez crucible, czyli naszą alchemię, to problem jest taki, że zanieczyszczenie zaraz będzie, bo to dużo zanieczyszczenia daje. Więc zrobiłem coś takiego. To jest tak zwana esencja Crystallizer. Można zrobić go, zaraz wam pokażę. Czekajcie, gdzie to było? Jest to wręcz obowiązkowe w późniejszym etapie właśnie rozgrywki, kiedy już trzeba. Oto jest to. No nie jest łatwo to zrobić, ale akurat... Znaczy najtrudniej to ten alchemical construct, takie dziubanie się. I teraz tak. Stawiamy to na słoiczku, w którym jest jakiś płyn. On przerabia to do takich shardów. I stawiamy na tym skrzynkę, żeby on automatycznie wrzucał do skrzynki. I żeby szybciej to robił, musi być zaopatrzona ta maszynka w terrę. Może być za pomocą właśnie tych przekaźników. I tutaj idzie cały czas terra, zobaczcie. Czekajcie, bo coś tutaj... What the fuck? Czemu tutaj... No nie! No proszę cię, no. Padł mi ten kamień do środka i nie mogłem wyjąć. Biedactwo. O! Tak. I tutaj odetnijmy, bo nie powinno się to łączyć. O! I to tam sobie idzie terra, oczywiście z tej naszej zarąbistej auranody, która sobie pracuje. I widzicie, takie lecą takie świetliki i zasilają to, i to bardzo szybko. No i ja już zrobiłem 39 void metali. Przypomnijmy, żeby zrobić seeda znowu. A właśnie, seedy mi się chyba kończą. Oj. Czekajcie, seedy. Nie, jeszcze mam, dobra. No jeszcze pokażę wam na jednym na koniec, jak to się robi. Bardzo prosto teraz. Bierzemy tak, żeby zrobić Void Seeda jednego, potrzebujemy dwa Alienis, 8 Tenebrae i co jeszcze? I 8 Vacuous. Vacuous mi się skończył, cholera. To bierzemy na przykład Vacuous, chyba w skrzynkach był, nie, Mardart? Chyba tak. Czekajcie, zaraz zobaczymy. Dawno się nie bawiłem termalem, także nie jestem... Termalem! Sorry, Towncrafty. No. No! Nie no, w sumie też bym musiał się w końcu za niego wziąć kiedyś. Tak, skrzynki. Albo hopper. Weźmiemy chest. Jeszcze ile to ma? Czekajcie, bo ja nie wiem. Weźmiemy sobie... A zróbmy to w ten sposób, zadziała. 4. Dobra. I to robimy tak, w ten sposób, że chłopak tu sobie nosi oczywiście, nasz człowiek. Wrzucimy sobie skrzynkę. Tu się napełniło już alienis. Weźmiemy sobie fioleczką. Troszeczkę zabierzemy. Żeby nie było za pełno. Alienis sobie przenosimy. Znaczy można ustawić cały system. A o, plik. I zaczyna pracować. I... że tak powiem, można zrobić cały system przerabiania na kryształki i wtedy jest... Gdzie on leci? A, Vacuous. Ach, Vacuous mamy przecież, no to jak Vacuous, to ja zrobię tak. To czekajcie, to wrzucę mu, żeby więcej tych skrzynek robił. A, niech 6 zrobi. To od razu sobie zrobię więcej Vacuousa. O, i wrzucimy tu na przykład. Dobra, mogę to odłożyć. Może pełno śmieci mam przy sobie jak zwykle. Enderperły już mi nie będą potrzebne, bo tam były też aspekt, który potrzebowałem. I proszę, Vacuous.
I teraz bierzemy oczywiście, patrzymy. Void Seed. Dwa Alienis, 8 Tenabre. Tenabre czy jakiś. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Dwa Vacuous jest. Nie, 8 Vacuous, sorry. 8. To jest 5. Ja mam Alienis 2. O. I każdy kryształek zawiera jedną sztukę danego aspektu. Więc jest luz. Mhm. To jest naprawdę świetny sposób, żeby to zrobić. Oczywiście później hurtowo można, no to wiecie, to... O, proszę, podchodzę sobie tutaj. I mamy Seeda. Tyk, mamy Seeda. I tak samo robimy z metalum. Czekajcie, metalum. Tu mam dwa metalum. Ale raz skończyły się te, bo tu on jest, że tak powiem, metalum i coś tam jeszcze. Czekajcie, gdzie to? A, tu. Ty cholera. No. To wrzućmy tu. Słuchajcie, metalum. Gdzie ja miałem metalum? Kurde, ciągle mi się krzani. O, mamy. Najlepsze są... O, te. Mają po jeden, ale przynajmniej to jest czyste metalum. 8 sztuk. No i... Prosta sprawa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Co z tą ósemką znowu? Okej. Wrzucamy 8 metalu i Void Seedzik i mamy kolejną. Tak. Ja to robiłem kurtowo, wrzucałem, więc wiecie, no, on tylko nosił wodę tutaj. Fajny bajer. Dobra, więc teoretycznie mamy... Patyki potrzebuję. Czy ja mam patyki w ogóle? Nie wiem. Sticky, tylko 7 sticków, no dobra. Proszę, siekierka Void Axe. Czekaj, czy... Mieczyk. Ile on obrażeń zadaje? 7, tylko że warping 1 daje. Co to, zaraz zobaczmy, jak to wygląda. Może być, rewelacji nie ma, ale... W porównaniu z tym, co mamy, to... No dobra, co jeszcze? Kilo... A, łopatka i motyka, dobra. Kilo... Może być shovel, ten... Czekajcie, kilo... Patyków mi zabrakło, cholera. Wood! Dajcie mi więcej, wood! Wood! Ja lubię wood. Lubisz wood? Nie lubię wood. Dlaczego wood nie lubisz? Wolę gold. A. No dobra, i zróbmy sobie cały secik z Voida. Jest, z Voida, dobra. Podłóżmy tutaj. Jak będę w tym wyglądał, uwaga, to daje warpa każdy, kurde. O Jezu! O Jezu! Czekajcie. Aż tak źle wyglądasz? Jezu, jeszcze to. Do Bardarta pójdziemy, zobaczymy. Bardart, czekaj. Zobacz. Nie widzę cię jeszcze. Dobra, chwila. O, zakuty łeb. Na chwilę. No nie? Zakuty łeb taki. Śmieszne te wojdy. Mhm. Ale kurde, ale mało przydatne. Znaczy, jeżeli byśmy grali na vanilla, czyli bez jakichś... O Jezu, jak leguję, bez jakichś dodatków, to zmieniałoby postać rzeczy. Kurna, to więcej... No ale masz, jak to się mówi, kolejną zbroję do galerii. To jest. Okej. Okay. Tylko, że galeria moja już jest pełna chyba. Muszę coś wymyśleć. Dobra. Słucham? Powiększ. Albo zrób drugie piętro i tyle. Okej, okay, tutaj te nasze fajne rzeczy. Właściwie to mogę tą nagę wywalić. Okej. Okay. O! Kurde, zarąbiście to wygląda. Mi się cholernie podoba.
tu by się jeszcze gdzieś coś postawić. Ewentualnie tutaj na rogach jeszcze. Czekajcie, to może na rogach. Na rogach? Ciężki wybór. Gdzie mam jeszcze jakiś stojak? Tak samo nie mam tych stojaków już. Cholera, dobra, to na następny odcinek sobie tam to, że tak powiem, powrzucam. Jakoś przebuduję. No dobra, czyli zrobiliśmy podstawowe rzeczy, które tu sugeruję. Teraz tak, fanbox. Ja to chcę. Ciekawe, co to robi. Co to robi? Czekajcie. Mardar, zrób coś z deszczem. Danke schön. Dobra. Już przestało padać. Jakoś zaczynało mi ostatnio lagować, jak pada. Primala chyba jednego jeszcze mamy. Primal Charm. O, dobrze, że zrobiłem wtedy więcej. Kryształ. Jakie to drogie. 20 diamenty. Ile tych diamentów? 4 na 4, dobra. Diamont. Oj, tylko 175 diamentów mam. No ja też nie mam za dużo. Ostatnio nawet się zastanawiam, czy nie zrobić tej produkcji. No ja robię co chwilę diamenty. Tylko że te industrialne, nie? Na razie. Czekajcie, co nie, ja chciałem? Nie, ja mówię o tej na węglu, bo ja mam prawie 30 tysięcy węgla. Ja też na węglu robię. Ale industrialowej. To się mija z celem w ogóle. Aż takie złe to nie było, nie przesadzaj. A jedź ty, mało to mało fajne. Okej. Okay. What the f... I znowu dostałem warpa. Dobra, a jak to się używa? Czy ja mam różdżkę przy sobie? Mam różdżkę. I co to robi? Może przeczytajmy wpierw w książce, zanim użyję tego, bo jeszcze coś wysadzę. Dobra, Primal World. Co za szaleństwo mnie ogarnęło, że w ogóle to stworzyłem. Że ten fokus wygląda niebezpiecznie i tylko lunatyk mógłby próbować użyć w bardziej kontrolowanym środowisku, coś tam. Energy creates a quiet devastation, but the path of traveling is erratic. Kurde, idę gdzieś to przetestować dalej. Tylko nie u mnie. To co, to może być niebezpieczne. Dlatego mówię, tylko nie u mnie. O właśnie, dobry pomysł. Lecimy do Mardarta. Nie, mamy tutaj wyspę, nazwijmy to Atol Mururoa. Jeżeli ktoś kojarzy historię... O nie, ta malutka wysepka, o. Atol Mururoa, kochani, to była francuska... właściwie cały atol, czyli cykl wysepek, gdzie... Uszysz ty! Wow. Gdzie... Amerykanie? Chyba Amerykanie testowali bomby atomowe. O kuźwa. Ale to zajebiste. Gdzie jest Mardart? Dawajcie Mardarta. Szybko. Czekajcie, tu jest mój dom. Tu jest góra Mardarta. Mardart! Co powiesz na małe TNT? Nie, dzięki. Jakie fajne ten... Wszystkimi aspektami walę naraz. Dobre! Podoba mi się to. Mhm. Ciekawe, jakie to obrażenia. Ty wiesz, że mi się zalęgły pająki cholercia w górze, bo zauważyłem jedno. Jeżeli masz tą pochodnię założoną, tą wiesz, którą? Mhm. Magnum, czy jakoś tak ona się zwie? Tak. Magnum Torch. To patent jest tego rodzaju, że nie spawnują się normalnie mobki, ale tylko te, elitarne, no tak. Inferalne. No całkiem nieźle daje obrażeń. Tylko, że infernalne Hungry Spidery po 6,5 tysiąca, po 8 tysięcy życia mi się zaległy. I co gorsza, nie chcę ich się pozbyć, bo boję się, bo to kurde, 8 tysięcy to wiesz ile to bicia będzie? Tak. Malutko. Dobra.
Fajny ten fokus, podoba mi się. Czekajcie, a czy ja mam torbę? Nie mam torby. Gdzie ja torbę z tymi fokusami zostawiłem? Świetny ten fokus. To jest tak, jakbyś rzucał Zobacz w TNT. systemie może. A, czekaj, wiem chyba w skrzynce. Albo w systemie. Czekajcie, skrzynka. Jest torba. To jest moja torba ze wszystkimi. O! Szaleją wisy. O Jezu, jak to zarąbiste. Dobra, odłóżmy. To jest bardzo cenna torba. O, mamy terrę. Terrę teoretycznie, wiecie co? Jak mamy za dużo, to możemy, o, tu wlać. Niech on nam skrystalizuje tą terrę. Dobra, i tak nas to nic nie kosztuje, bo... Jezus. Jeszcze jest dużo terry. Dobra, kochani, czyli tak, reasumując, idziemy w stronę zła. Delikatnie mówiąc, o! Sanity check, infusion moderate, diament, mózg, taunomometer. Oj, przestań, wiedza zakazana nie zawsze była zła. Poważnie? No. Naprawdę? Quicksilver i pine glass. Czekajcie, to wiecie co na koniec odcinka szybciutko to skraftuję. A ja za sekundkę jestem. Nie, to trzeba przepalić to będzie, czekajcie. Chyba, że mamy tutaj, czekajcie, mamy chyba te kulki popieprzone. Ej, no gdzie one są? Cholera na górze zostały, dobra. Dobra, to w następnym odcinku zrobimy, kochani, tą rzecz i będzie coraz ciekawiej, dlatego że ta wiedza zakazana nie bez powodu jest zakazana, dlatego że prowadzi do naprawdę niesamowitych rzeczy. No proszę, tutaj jest ich od cholery, tylko to wszystko cholercia trzeba przepalić teraz. Dobra, czekajcie, do pieca wrzucę. Niech się przerabia. Dobra, mam nadzieję, że się podobało. Komentujcie, subskrybujcie i pozdrówcie Mardarta, bo on taki dzisiaj, wiecie, jakiś rozgoryczony chłopak, no. Będzie mu miło, no. Więc trzymajcie się, hej!